Iwan, jestem studentem historii Uniwersytetu Szewczynki. Pytanie do obu panów dotyczy kwestii historycznych, a my bardzo historycy liczymy, że napiszą panowie swoje memuary i też opiszą to, jakie było panów wrażenie, bo oboje panowie widzieli Putina, o ostatnim spotkaniu z nim. Dziękuję. Kiedy ostatnio widział pan, panie premierze? Już kilka książek napisałem. Byłem w tym opisujących historię ostatnich lat w Europie. Nawet jest propozycja, że jedna z nich ma wyjść po ukraińsku, także niewykluczone, że będzie pan miał okazję ją dostać. Moje ostatnie spotkanie z Putinem to chyba była Japonia, spotkanie albo G20, albo G7. Byłem szefem Rady Europejskiej i to było dzień czy dwa dni po słynnym spotkaniu Putin-Trump w Helsinkach, w Finlandii. Nie wiem, czy państwo pamiętacie, od parę lat minęło, część z was pewnie jest za młoda, no bo to było 5 lat temu mniej więcej. I no, miałem takie bardzo mocne wrażenie. Zresztą to w jakimś sensie też wynikało z wypowiedzi Putina na tym spotkaniu, że mimo bardzo dobrych osobistych relacji między ówczesnym prezydentem Trumpem i Putinem, Putin bardzo wyraźnie już opisywał ten globalny podział tak, jak on dzisiaj wygląda. I że Rosja będzie szukała i znalazła strategicznych partnerów, tak jak to widać dzisiaj. Chiny, Korea Północna, Iran. Ta oś jest bardzo czytelna. Tutaj właściwie przez pryzmat tych relacji, które między innymi Putin zbudował, bardzo wyraźnie pokazuje, o co chodzi Rosji, także w wojnie z Ukrainą. Ale żeby ktoś nie pomyślał, że coś bardzo ciekawego można opowiedzieć o wypowiedziach prezydenta Putina, muszę powiedzieć, że to nie jest człowiek, który wygłasza jakieś bardzo ciekawe myśli. Tak naprawdę świat obserwuje Putina z niepokojem, dużym zainteresowaniem, dlatego że jest autorem dramatów, tragedii i kłopotów całego świata. Powiem brutalnie, nie dlatego, że ma coś ciekawego do powiedzenia. Tak naprawdę prezydent Putin nie ma niczego ciekawego do powiedzenia światu. Jedyne, co budzi tak naprawdę zainteresowanie świata, to to, że niestety jest zdolny do stosowania przemocy na skalę niespotykaną od dziesięcioleci na świecie. I dlatego zdecydowanie wolałbym, żebyśmy umieli wszyscy skutecznie zwalczać politykę Putina, niż żebyśmy wsłuchiwali się albo cytowali jego wypowiedzi, czy wsłuchiwali się w jego monologi czy przemówienia. Ja poza butą i takim przekonaniem, że Rosji wszystko się należy, niczego ciekawego w tych jego wypowiedziach nie mogę odnaleźć. Szczerze mówiąc, nie bardzo interesujące mam wspomnienia o tym człowieku. Mogę opowiedzieć mniej więcej, nie pamiętam tak dokładnie w tej chwili ostatnią z naszych rozmów, jedną z ostatnich naszych rozmów telefonicznych. Oprócz tam
kwestii politycznych i kwestii walki, na polu walki. Zadzwoniłem. To było jeszcze oczywiście przed pełnoskalową wojną, ale po okupacji Krymu, po spotkaniu normandzkim, zatelefonowałem i powiedziałem mu, że dziecko zostało tam na Krymie samo, mały chłopiec, jego matka została utopiona w kałuży, po prostu w kałuży utopiona. I ja mu to powiedziałem i to stale takie sytuacje wynikają, a ojca aresztowano. Coś tam powiedzieli, nie wiem, ale matka, jeżeli się nie mylę, właśnie matkę utopili w kałuży. Dosłownie miał ten chłopczyk 5-6 lat. Ojciec został aresztowany i dzwonię do pana osobiście, bo do mnie się zwracają i mówi: wypuśćcie ojca, po prostu, proszę, wypuśćcie ojca. A on mi powiedział: poważnie? Taka sytuacja? Naprawdę? To niemożliwe, taki stosunek, tak mówię, taki stosunek. On powiedział: momencik, zaraz, moment. I zaczął mówić, tak jakby zapytuje podległych, imię. Wiesz o tym, słyszałeś? Nie wiesz o tym, nie słyszałeś? Taka wystawa teatralna po prostu. To był przykład jego absolutnego cynizmu i okrutności. Wszystko, co potem nastąpiło, i Bucza, i Moszczun, i Mariupol. To jest historia o tej kałuży. To jest jego ogólny stosunek do ludzi. Takie mam wspomnienie. Nie jestem pewien, że to jest interesujące dla memuarów. Jedno zdanie, jeśli pozwolisz. Jedno zdanie wtedy chyba w tej Japonii było bardzo ciekawe, no bo ktoś zapytał na tym spotkaniu, czy to spotkanie z prezydentem Trumpem w Helsinkach oznacza, że Rosja będzie bliżej Zachodu, a przede wszystkim Stanów Zjednoczonych, i że możliwe jest jakieś takie zbliżenie strategiczne między Rosją a Ameryką. I odpowiedź Putina była bardzo charakterystyczna. On powiedział: nigdy. Wam się wydaje, że my jesteśmy tacy jak wy, a my tylko wyglądamy tak jak wy. I to było dość ciekawe rzeczywiście.